Cześć, tu Kamil. Znajdujemy się na plantacji maliny jesiennej. Miesiąc sierpień. Właśnie dzisiaj popadał deszcz po dwutygodniowej suszy, która nawiedziła nasz rejon Lubelszczyzny. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają moje maliny. Po długiej nieobecności deszczu. Dzisiaj jest połowa sierpnia. Malina jesienna, jak widać, jest w kondycji średniej. Jest dużo owoców dojrzałych, ale nie są to owoce wielkie czy ogromne. Jak widać, liście są poparzone przez słońce. Jak widać, owocu jest bardzo dużo. Jak widać, już pierwsze górne malinki są zerwane. Już sama szypułka pozostawała na górze. Jest bardzo dużo pszczół również oraz dużo niestety, ale jest o takiej postaci maliny, która jest zielona, która będzie dopiero we wrześniu owocowała. Jak widać, łan się położył pod obciążeniem deszczu. Jak widać, rzędy się zeszły. Jak widać, owoc jest średniej wielkości, ale jeśli chodzi o wagę, to on nie jest najbardziej taki ciężki, gdyż sucho strasznie było. Niestety są też i też takie wypadki jak tutaj, że zabieranie pędu, ale już obok są ładne sadzonki. Jeśli macie jakieś pytania do mnie odnośnie uprawy maliny jesiennej, zapraszam do kontaktu. Jeśli podobał Wam się mój kanał, to miło jak zostawicie łapkę w górę, subskrypcję. Jeśli będziecie chcieli więcej takich rekonesansów z mojej plantacji, to śmiało piszcie. Będę chciał robić takie przeglądy maliny
częściej. Nie wiem, czy słyszycie te pszczoły, które tutaj zapylają malinki jeszcze. Jak widać, dużo jest zielonej maliny. To nawet nie jest nawet połowa zbioru. To jest dopiero, można powiedzieć, taki początek zbioru maliny, który potrwa do końca września, albo i dłużej. Jak widać, w oddali również jest dużo maliny dojrzałej. Ale są też miejsca takie, jak tutaj na przykład, że jest bardzo dużo jeszcze kwiatu, który jest dopiero zapylany przez pszczoły trzmiela. Czy inne owady. Jak widać, w tym przypadku malina będzie dopiero owocowała w połowie października, września. Albo bardziej może w drugiej połowie września. Tak jak tutaj ładne malinki. Gdzieś w tym rzędzie dalej też są, też i tam w oddali też widać, jak widzicie, że jest bardzo dużo owoców. Spada deszcz, który jest bardzo, bardzo potrzebny. Niepotrzebne są tylko te upały, które zapowiadają w nas w najbliższych dniach. Niestety. Jeśli podobał Wam się mój film, chcecie więcej takich materiałów, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Oraz do następnego spotkania. Trzymajcie się gorąco. Cześć.